Ty, co jasnej bronisz Częstochowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Na falach Daugawy Anna Szukstule. Dobry wieczór. W końcu lipca bieżącego roku nasze miasto Daugawpils nawiedziła jasnogórska pani, Matka Boża Częstochowska, Królowa Korony Polskiej, która pielgrzymuje po świecie od oceanu do oceanu od 28 stycznia 2012 roku. Matka Boża Częstochowska ma pokonać odległość 18 tysięcy kilometrów. Pielgrzymka rozpoczęła od Częstochowy. Częstochowa, miasto polskie, które leży na obszarze ziemi w stołecznym województwie krakowskim, gdzie rozpoczyna swój bieg rzeka Warta. Ten prawobrzeżny odpływ Odry płynie dalej na północ, a nad jej wielkopolskimi brzegami znajdowała się kolebka państwa polskiego. W powszechnej, daleko przekraczającej granice kraju świadomości nazwa Częstochowa przywołuje na myśl przede wszystkim sławny klasztor jasnogórski, gdzie ma tron cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W hymnie ku jej czci znajdujemy takie słowa: Ty świecisz miłej światu Częstochowie, gdzie czołem biją świata monarchowie. Wszakżeś jesteś polską Maryją Królową, której Bóg oddał za tron Częstochowę. W 1382 roku do klasztoru przybyli ojcowie Paulini, którzy otrzymali w darze ikonę Matki Bożej, przywiesionej z ruskiego bełza. Obraz namalowany według przypowieści apostołem, ewangelistą Łukaszem. Słynący łaskami wizerunek szybko począł przyciągać liczne rzesze wiernych. Już od początku XV wieku powstał pierwszy spis cudów, doznanych za pośrednictwem Matki Bożej Częstochowskiej. I to nie tylko przez okoliczną ludność, ale również przez przybyszów spoza granic polskich. Jasnogórski klasztor często cierpiał od rabunków, jednak ikony nie dało się wywieźć. Wóz, na którym były zrabowane dobra, na wierzchu ikona pogrążną w błocie. Jeden z żołnierzy wyrzucił ikonę z wozu, a drugi uderzył szablą. Odtąd Matka Boża ma na twarzy dwie rysy. Ojcowie Paulini umyli obraz i ustawili ikonę w kościele, na swoje miejsce. Liczne wetum świadczą o cudach doznanych za pośrednictwem Matki Bożej. Ktoś przybył o kulach, uzdrowiał, zostawił je tutaj. Inny zaś odzyskał wzrok. Matka Boża również wstaje na prośbę narodu w obronie ojczyzny. Znany cud nad Wisłą. Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, jak wybór drogi życiowej, powołanie, rozstrzygają na Jasnej Górze. Mówią swojej matce, która tutaj w jakiś szczególny sposób jest obecna. O szlaku pielgrzymki ikony Matki Bożej Częstochowskiej mówi ksiądz prałat, doktor teologii z Mińsku, Andrzej Stecewicz. Właściwie zaczęło się od Polski, właściwie z Częstochowy. I to jest taka bardzo interesująca historia, dlatego że inicjatywa wędrowania od oceanu do oceanu pochodzi od naszych braci prawosławnych. W Moskwie oni urządzają od czasu do czasu, nazywają to prabieg, taki samochody jeżdżą w intencji obrony życia. A centrum życia w Moskwie powstało dzięki takiemu centrum w Polsce, któremu przewodzi pani Ewa Kowalewska. I ona jest dyrektorem Human Life International Europa, to znaczy to jest ta organizacja broniąca życie. I oni założyli te organizacje i w Rosji, i w Białorusi, i w wielu innych miejscach. I ta pani Ewa Kowalewska jest jednocześnie artystką. I ona namalowała tę ikonę i ta ikona została przyłożona do ikony oryginału Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze w Częstochowie i wyruszyła w lutym na Białoruś.
Tam była w cerkwi prawosławnej, nowo powstała cerkiew prawosławna jakiś czas, a od maja zaczęła wędrować od Władywostoku. Była już w Rosji, przeszła całą Syberię, europejską część Rosji, następnie Kazachstan, przyszła do Białorusi, z Białorusi na Ukrainę i wczoraj z Ukrainy otrzymaliśmy ją jeszcze raz na Białorusi i była na takim młodzieżowym spotkaniu w Iwieńcu, gdzie była całonocna adoracja, piękne nabożeństwo. Dalej będzie Litwa, Polska, Czechy, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Italia, Francja i zakończy się w Lizbonie, czyli przy drugim oceanie. Natomiast intencja wędrowania tej ikony jest taka, żeby prosić Marię o pomoc w obronie życia. Do tej pory ludzie na ogół pielgrzymują do sanktuariów i o coś proszą, a tutaj Maria sama pielgrzymuje i prosi nas o to, byśmy byli obrońcami życia. Ale ona nie tylko prosi, ona daje łaskę, ona daje tę radość życia, pokazuje, niosąc dzieciątko Jezus, zobaczcie, jakie to szczęście być z dzieciątkiem, zobaczcie, jakie to szczęście, przecież to jest obraz w każdym człowieku, obraz Jezusa. Pan Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo Boże, a więc w każdym z nas jest Jego obraz. I Maria nie tylko modli się za nas, ale również prosi nas o to, byśmy razem z nią bronili życie. My jesteśmy często bezradni. W XX wieku zamordowano miliard dzieci bezbronnych. Gdy my mówimy o obronie życia, mówimy o tych dzieciach, które nie mają grobów, które nie mają rodziców, które nie ujrzały światła dziennego, których nikt nie mógł kochać i one nie mogły kochać, ale również mówimy o życiu każdym, bo życie pochodzi od Boga i tylko Pan Bóg może je odebrać. No i czy Matka Boża pomagała otworzyć granice państw? Właśnie pomagała, dlatego że baliśmy się bardzo, jednak to jest ikona bardzo dużych rozmiarów. I teraz zastanawialiśmy się, co na granicy, czy będą trudności, czy może zażądają jakoś bardzo wiele dokumentów. Z Polski do Białorusi przywieźliśmy tę ikonę tylko na podstawie deklaracji celnej. Takiej deklaracji, jak zwykle się wypełnia, gdy się przewozi coś cennego. I wyjaśniliśmy tym pracownikom granicy, że to jest nowa ikona, nowo namalowana. A pytali, czy jest cenna. Mówiliśmy, że jest bezcenna. Dla nas jest, nie ma ceny, jest cudowna, ale gdyby ktoś chciał ją ukraść i sprzedać, no to wiele na niej nie zarobi. Tak, Matka Boża zawsze wysłuchuje modlitwy. Nigdy nie są przez nią niewysłuchane. Proszę księdza prelata, może już Matka Boża wysłuchała modlitwy tych ludzi, na przykład na Białorusi. I jakie skutki tego jest? Skutki pewnie są ukryte w sercach, ale ludzie, którzy przychodzą z jakąś prośbą i z jakąś modlitwą, pewnie są podobni do tych w czasie Ewangelii, którzy podchodzili do Jezusa i mówili: Panie Jezu, uzdrów mnie. A Jezus mówił: Twoja wiara cię uzdrawia. Widzisz, jeżeli ty przychodzisz do Matki Bożej, do Maryi, to ona da łaskę, ona otworzy i twoje serce i przyniesie ci twojego syna, tylko ty musisz w to uwierzyć. I na Białorusi tłumy ludzi w kościołach prawosławnych, wielu ludzi w kościele katolickim. I trudno właściwie mówić o cudach. Ksiądz dziekan teraz wieczorem powiedział o tym, co się dzieje w Częstochowie. Ja Częstochowę znam od dziecka, jeździłem tam zawsze. I zawsze mnie jakoś intrygowały wiszące laski ludzi, którzy przyjechali kalecy, a wyjechali zdrowi. Ludzie, którzy przyjechali z nowotworem, a wyjechali uzdrowieni. Maria uzdrawia nieustannie. A już nie da rady pokazać dowodu uzdrowienia duszy, że ktoś żył w nienawiści, a teraz umie przebaczyć. Że ktoś był odrzucony przez wszystkich i wszystkimi gardził i przeklinał, a teraz modli się za nich i błogosławi im. To są cuda niezwykłe.
No i może na koniec, księdze prolacie, udzieli błogosławieństwa naszym telewidzom, ażeby Matka Boska Częstochowska była strażniczką nie tylko Jasnej Góry Polskiej, ale narodu polskiego rysionego po całym świecie, jak również wszystkich wierzących i niewierzących. Tak, Maria jest Matką wszystkich nas, niezależnie gdzie jesteśmy, jakim mówimy językiem, a pewnie dla nas Polaków jest jakoś szczególnie bliska i być może ta słowiańskość brzmiącego języka jej jest bardzo miła. Niech więc i ona obdarza swoją łaską, a ja z radością błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ikona Matki Bożej Częstochowskiej od Białorusi zaszczyciła swoją obecnością pierwsze miasto Unii Europejskiej, nasze miasto Daugavpils. Tu była uroczyście spotkana w kościele Serce Jezusa, w którym posługę duszpasterską sprawują ojcowie Marianie. To oni poświęcili swoje życie Maryi, oddają się jej opiece. Bardzo cieszymy się, że nas odwiedził obraz Matki Bożej Częstochowskiej i że też przebywając tutaj do Europy z Rosji, Białorusi, na Ukrainie był ten obraz i on przybył tutaj do Europy i jako pierwszy kościół, który zwiedza i miasto, które zwiedza ta ikona, znaczy Matka Boża w tej ikonie, to jest właśnie Daugavpils i też nasz Kościół Serca Jezusa i także w innych kościołach. I tylko 5 dni Matka Boża tutaj w tym obrazie będzie podróżować po naszym łotewskim kraju i w Skajskalne 5 sierpnia będzie dalej przekazana do Litwy i potem przez Litwę potem do Polski, także po różnych miastach, także będzie ludzi czcić tą ikonę. I też moc ikony, zawsze kiedy czytamy czy znamy historię o ikonie częstochowskiej, to powszędzie pisze się tak, że to jest prawdopodobnie, to jest ikona, którą napisał święty Łukasz. Łukasz Ewangelista, który bardzo dobrze też znał Matkę Bożą, który także znał Pana Jezusa i właśnie pisał ikony. Był też malarzem, był lekarzem i właśnie, że wszystkie ikony, on tak mówią, że 70 ikon napisał czy namalował i że te ikony są wzorem wszystkich innych ikon. I kiedy ikona jakaś, no, robi się kopię ikony, to właśnie ta kopia, która teraz podróżuje, ona była dołożona w Częstochowie do obrazu Matki Bożej, też poświęcona i potem dalej zaczęła podróż od Władywostoka do Fatimy. Fatima to jest Portugalia, od oceana do oceana. I tam też ludzie powszędzie codziennie przyjmują do różnych kościołów, czy są nocne także czuwania, adoracje, są msze święte, modlitwy, właśnie intencji obrony życia i także obrony godności człowieka i obrony rodziny. I to jest bardzo ważna misja, bo ludzie na takim kongresie międzynarodowym, kiedy spotkali się, to mówili, że musimy coś robić na takie, no właśnie dla Rosji, dla Białorusi, także dla Europy, aby na nowo ludziom pokazać wartość i szacunek każdego człowieka. I dlatego właśnie ta akcja jest i sam obraz Matki Bożej Częstochowskiej, ta kopia, no, też wielu ludzi już dawali jakieś tam znaki o cuda, że oczywiście, jeżeli człowiek z wiarą przychodzi do Maryi, też może otrzymać jakieś uzdrowienie fizyczne czy uzdrowienie duchowe, ale też może otrzymać jakieś światło na swoje życie, jak dalej żyć, jak postępować. Dlatego też ja mam nadzieję, że właśnie ten obraz, który podróżuje po Łotwie, a potem na Litwie i w Polsce i w innych krajach, że też przyniesie wielkie błogosławieństwo. I też nie jest tak, że człowiek, nieraz niektórzy zarzucają, że my czcimy ikony. Nie ikonę czcimy, ikona jest tylko znakiem obecności Maryi. Że czcimy osobę Maryi i ikona to jest takie okno do świata duchowego, że właśnie ta ikona pomaga nam bardziej skontaktować się z osobą, która ta ikona przedstawia.
No i myślę, że dla każdego z nas, kto był i modlił się przy tym obrazie, też otrzymał jakieś łaski od Boga. Wierni w długich kolejkach ustawili się, żeby się pomodlić przed jej obliczem, zanieść swoje problemy i prośby złożyć u jej stóp. Kolejka była tak długa, że Kościół nie mógł zmieścić wszystkich wiernych. Był zapełniony cały plac przykościelny. Różaniec, śpiew i modły ze łzami w oczach, z pokorą i ufnością patrząc, Maryjo, w Twoje cudowne oblicze, składali swoje troski, zwycięstwa i słabości. Z naszych serc wyczytaj, Matko, wszystkie nadzieje i wątpliwości, wszystkie prośby i dziękczynienia. Powierzamy Twojej opiece swoje rodziny, przyjaciół, młodzież, cierpiących oraz dusze Bogu poświęcone. Weź wszystkie nasze sprawy w swoje ręce i uświęcaj je, aby ofiarowane przez Twoje serce mogły być miłe Twemu Synowi. Dopomóż nam usunąć z naszego postępowania wszystko, co się Bogu nie podoba, nie zmierza ku Jego chwale. Wzbudź nas odrazem od zła. Dopomóż żyć w duchu wynagrodzenia za grzechy. Wierzymy, że otaczasz swym orędownictwem wszystkich modlących się przed Twoim cudownym obrazem. Ufność naszą wspieramy doświadczeniem tych, którzy przed nami do Ciebie przed Twój cudowny obraz przychodzili, zostali wysłuchani i duchowo wzmocnieni. My przychodzimy, żeby modlitwą ocierać Twą łzę i żalem rozpogodzić Twe oblicze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Po mszy świętej, adoracji i nocnego czuwania ikonę Matki Bożej Częstochowskiej przewieziono do kościoła Niepokolanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ksiądz proboszcz Juris Mukans pocałunkiem spotkał ikonę. Tu była sprawowana msza święta i adoracja cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
zabrakło czasu, żeby wszyscy mogli dojść do ikony, bo sanktuarium w Agłonie oczekiwało na jasnogórską królowę. Łzy pożegnania, łzy radości i smutku, łzy nadziei, że Matka Boża będzie miała nas w swojej opiece. Na każdy moment, na każdą godzinę Twojej pomocy żądamy. Pani Anielska, odproś nasze winy, do Ciebie grzeszni wzdychamy. Z dawna Polski Tyś królowa, Maryjo, Ty za nami przemów słowo, Maryjo. Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały. Niech rozwija się wspaniały, Maryjo.